Narysuj obraz punktu A w jednokładności ośrodku w punkcie P i skali równej 3. Jednokładność, możemy powiedzieć w potocznym języku, że jest to zwiększanie albo zmniejszanie wymiarów i odległości, albo nawet możemy powiedzieć rozciąganie lub kurczenie albo ściskanie. Ale pamiętajcie, że nie są to terminy matematyczne. I to, co należy zrobić w przypadku takiego zadania, to zmierzyć albo wyznaczyć odległość punktu A od środka jednokładności, czyli od punktu P, i pomnożyć tę odległość razy skalę jednokładności. Jeżeli skala jednokładności wynosi 3, to obliczając odległość obrazu od punktu P w tym przekształceniu, pomnożymy odległość punktu A od P razy 3. W tym samym kierunku, czyli P, A i A', czyli obraz, leżą na tej samej prostej. No to zróbmy tak. Od P do A możemy przenieść się o jedną kratkę w dół i o dwie kratki w lewo. W układzie współrzędnych byłoby to minus 1 w kierunku Y i minus 2 w kierunku X. Jeżeli przekształcamy w jednokładności o skali równej 3, to od punktu P do obrazu punktu A musimy przenieść się 3 razy dalej, również w dół, minus 3 w kierunku Y i 3 razy dalej, również w lewo, minus 6 w kierunku X. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj znajduje się obraz punktu A w tej jednokładności. I łatwo zauważyć, że bez podziału na kierunki pionowy i poziomy, albo x i y, również możemy znaleźć obraz punktu A, mnożąc odległość od punktu P razy 3. W tym samym kierunku. Razy 3, czyli razy skalę jednokładności. Tutaj leży punkt A', czyli obraz punktu A w jednokładności ośrodku P i skali 3. Możecie powiedzieć, że jednokładność rozumiana jako zwiększanie albo zmniejszanie jakiejś figury jest dosyć oczywista. Ale co to ma wspólnego z takim jak tutaj przesuwaniem pojedynczego punktu? Otóż dowolną figurę geometryczną można wyobrazić sobie jako zbiór punktów. Jeżeli każdy z punktów figury, albo na przykład tylko punkty charakterystyczne, na przykład wierzchołki w wielokącie, przekształcimy w ten właśnie sposób, w jednokładności, to otrzymamy punkty obrazu tej figury. Dla skali jednokładności równej 3 będzie to obraz powiększony 3 razy w stosunku do oryginału. Zróbmy jeszcze jeden przykład, w którym również przekształcimy tylko pojedynczy punkt. Narysuj obraz punktu A w jednokładności o środku w początku układów współrzędnych 0,0 i skali równej 1,3. Tu leży punkt A. Środkiem jednokładności jest początek układów współrzędnych, czyli punkt o współrzędnych 0,0 i skala tej jednokładności wynosi 1 1,3. Jak to zrobić? Co zrobić, jeżeli tak jak w tym przypadku skala jest mniejsza niż 1? Tak naprawdę nic tu się nie zmienia. Tak jak poprzednio, mierzymy odległość punktu od środka jednokładności i wyznaczając miejsce położenia obrazu, mnożymy ją razy 1 trzecią, razy skalę. Chociaż właściwie jedna rzecz się zmieniła, ponieważ skala jest mniejsza niż 1, to obraz punktu leży bliżej środka jednokładności niż punkt, a nie jak poprzednio dalej. Ale sposób prowadzenia obliczeń jest ten sam albo strategia konstruowania jest taka sama. Od środka jednokładności do punktu A musimy przenieść się o 6 w dół i o 3 w prawo. 1 trzecia tych odległości to 2 w dół i 1 w prawo. 2 to 1 trzecia z 6 i 1 to 1 trzecia z 3. Tu znajduje się obraz punktu A. Nazwijmy go A'. I znowu zauważcie, że bez podziału na kierunki x i y odległość obrazu punktu A. Czyli punkt A' od środka jednokładności to 1 trzecia odległości punktu A od środka jednokładności. Punkt A' jest obrazem punktu A w jednokładności o środku w punkcie 0,0 i skali równej 1 trzecia.